Nie piję wiele lat, zawdzięczam to tylko AA. Zdaniem gościa, który prowadzi monolog, tylko terapia może uratować życie, wyjście z choroby. Ten gość to ja jakby, co nie? No to, no nie, no. Przecież nawet w tym filmiku wymieniałem inne metody wychodzenia z uzależnień. Nawet wymieniłem AA. Jakby to nie rozumiem tego komentarza. Chyba ktoś słabo słuchał tego gościa monologu, co? No, ale dobra, to powtórzę i to będzie nawiązanie jeszcze do innych komentarzy, bo widzę, że ten film tutaj poruszył niebo i ziemię. No i fajnie, fajnie, może w końcu się potwierają co niektóre umysły. Przynajmniej takie jest moje zadanie. No to tak, absolutnie nie uważam, że tylko terapia, ale uważam, że terapia jest podstawą. To jest coś, od czego powinniśmy zacząć tak naprawdę. Już po podjęciu decyzji, że chcemy się leczyć, że przyznaliśmy się, że jesteśmy chorzy, idziemy na terapię się leczyć. I moim zdaniem, jeśli naprawdę chcemy zmienić swoje życie, to droga, jaką pójdziemy, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Naprawdę, czy to jest terapia, czy to są meetingi, czy to są rozmowy z ludźmi, którzy znają się na rzeczy, którzy przerobili bądź przerabiają temat, są bądź byli na tym bądź innym, na podobnym stopniu tematu. To też jest meeting. Meeting z angielskiego to jest spotkanie. Meeting to nie tylko ten meeting klasyczny w AA, nie? Jak spotkasz się z kimś, kto kiedyś chlał, bądź zadzwonisz do niego przez telefon, to też jest meeting. To jest spotkanie. Spotkanie przez telefon, spotkanie przez komputer, spotkanie przez internet, spotkanie na kawie, spotkanie na spacerze. To też jest meeting. Dzwonię do gościa, który wiem, że nie pije 8 lat i wiem, że jest trzeźwy, wiem, że przeszedł różne drogi w swoim życiu, dzwonię do niego, słuchaj, ty masz ochotę na spacer, bo chcę z tobą pogadać, chodź się spotkamy, idziemy na spacer, albo chodźmy porzucać do kosza na boisko, czy pokopać w piłkę, umawiasz się z kumplem na piłkę, na kawę, na spacer, ponapieprzać się w worek, czy po prostu w jakiejkolwiek innej formie i to też jest meeting, to też jest terapia, rozmowa z drugą osobą to też jest terapia. Mówimy, co nas boli, słuchamy tej informacji zwrotnej, zadajemy pytania i nastawiamy uszu. To jest terapia, to jest meeting. To jest najlepsza forma leczenia. Rozmowa jest najlepszą formą leczenia. Nie mówię, że jedyną, lecz moim zdaniem najlepszą. Nie uważasz, że to, co mówię, ma sens? Oczywiście można iść w sport, można iść w książki, można iść w naukę języków obcych, można iść w cokolwiek, w podlewanie kwiatków, w coś dobrego, w coś wartościowego. Odnajdujemy pasję i to wszystko leczy, bo żeby wyjść z uzależnienia, to trzeba robić dobre rzeczy, żeby wyjść z uzależnienia i do niego nie wrócić i zacząć prowadzić trzeźwe życie, bo jedna sprawa to jest przestać pić, druga sprawa to jest nie wrócić do picia, a trzecia sprawa jest odnaleźć się w tym wszystkim, no i czerpać radość z tego naszego trzeźwego życia. Tak? Czym jest trzeźwe życie? Jest rozwojem. A czym jest rozwój? Jest doskonalaniem się na różnych etapach, dziedzinach, gałęziach swojego życia. Czyli żeby wyjść z uzależnienia, trwać w abstynencji oraz wchodzić w trzeźwość i budować tą trzeźwość, bo ją się buduje. Krok po kroku, rok po roku przyjdzie czas, gdy wyjdę z mroku. To trzeba robić dla siebie dobre rzeczy. Jak zaczniemy robić dla siebie dobre rzeczy, to w ten sposób podarowujemy sobie miłość. Jeśli podarowujemy sobie miłość, to nie ma w naszym życiu miejsca na złe rzeczy, na złe sytuacje, na złe sprawy, na złych ludzi. Nawet jeśli się pojawiają, no bo się pojawiają, bo życie jest raz takie, każdy ma chujowsze dni, no nie? Każdy spotyka na swoim życiu przeszkody, nawet osoby nieuzależnione, ale jeśli już dajesz sobie miłość i robisz sobie te wszystkie dobre rzeczy, uczysz się języka hiszpańskiego, chodzisz na meetingi, ukończyłeś terapię, idziesz na spacer z przyjacielem, mówisz, co cię kurwa boli i on ci odpowiada albo nie odpowiada. Milczenie też jest złotem i też leczy. Jeśli już robisz te wszystkie rzeczy, to będzie ci o wiele łatwiej wyrzucić ze swojego życia taką toksyczną osobę,
która mówi: ty, no chodź się napijemy, co tam, jedne piwo ci nie zaszkodzi, albo po co ty idziesz do tej szkoły, przecież i tak po tym nic nie będziesz miał, albo po co ty przeczytałeś tę książkę, nie lepiej obejrzeć film, nie mam nic do filmów, kocham filmy, ale książki są piękniejsze, tak? Wiesz, o co mi chodzi? Że ktoś, kto cię nie motywuje, ktoś, kto nie cieszy się z twoich sukcesów, ktoś, kto obraca twoje ważne sprawy w żart albo po prostu reaguje w sposób, który ci się nie podoba. Od razu rozpoznasz takie osoby, bo to jest ważne, żeby wypierdalać takie osoby ze swojego życia. Wywalasz toksyczne osoby. Jak dajesz sobie miłość, to nie ma w twoim życiu miejsca na toksyczne osoby, które mogą cię ściągnąć w dół, bo tak robią, prawda? Więc żeby przestać pić, nie wrócić do picia i zacząć prowadzić trzeźwe, fajne życie, to musisz sobie podarować miłość. Musisz. Musisz, jeśli chcesz, bo jak nie chcesz, to nie musisz. Życzę wszystkim dużo miłości.